Siemanko, z tej strony Pietrucha i dzisiaj możecie zobaczyć u mnie na kanale nowego Need for Speed Unbound, którego premiera jest 2 grudnia, ale u mnie możecie zobaczyć go już dzisiaj, ponieważ przez EA Access mam dostęp już 29 listopada. A więc chciałbym wam pokazać pierwsze 30 minut gry. No i co, zaczynajmy. Zaakceptujmy wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa i przed epilepsją. Wiadomo, umów użytkownika raczej nikt nie czyta. Poziom trudności w trybie fabularnym zrelaksowany, wymagający, intensywny. No ten wymagający, skoro tu jest wytrzymałość 100%, to jest taki, który zaplanowali dla nas twórcy, więc ja go wybiorę. Criterion Games. Gra na silniku Frostbite. Okej, sprawdźmy jeszcze tylko dźwięk. O, nie. Chciałbym jeszcze wam pokazać tryby grafiki. Nie ma trybów grafiki, czyli na Xboxie Series X, bo na takim gramy, automatycznie jest ustawiony tak, jak powinno być po prostu dla Xboxa. Wybierz postać do personalizacji. Okej, możemy wybrać swoją postać. Zobaczmy, jakie są tutaj postacie. Widać, ta gra taka chyba będzie taka luzacka, ziomalska. No, mi się ewidentnie najbardziej spodobała taka postać. I to będzie model, z którego będziemy szli dalej. Tutaj wybraliśmy już model, teraz głowę, możemy zmienić głowę, fryzura, okej. Takie afro nawet wielkie mogę mieć, ale on ma czapkę i trochę nie widać tego. Pójdźmy może w takie warkoczyki, taki właśnie klimat ziemalski, jak Grant wyrzuca. Włosy, barwa, kolor włosów, barwa. To było spoko. Zarost. Tak jest okej, kolor zarostu. Dziwny był niebieski, co? Nie, dobra, weźmy bez zarostu. Jakoś tak lepiej do jego twarzy mi się wydaje, że pasuje. Szczegóły twarzy. O, taki plaster tutaj się bije. Że niby się bije. Nie, makijaż żaden nie będziemy mu robić. A taki plaster niech będzie. Taka trochę animowana ta grafika postaci, więc to doda mu charakteru. O, takie okulary jak ten typek, co sypie sól sobie na łokieć. Wspomniałem, jak on się nazywa. Jest okej, dobra. Tak zostawmy. Odzież. Mogę zmienić swój styl. Marki. O, i są marki licencjonowane. Nawet takie jak Balmain czy Versace. Aha, to tylko tyle tych marek. Champion, zobaczmy. Fajne buciki takie Championa. Zobaczmy, co jest od tego Versace.
nie stać nas, to kosztuje $1200. Fila. Balmain. To są jakieś takie, jakieś na rower. Okej, dobra, wszystkie ubrania, bo po prostu to jest ich bardzo dużo. O, taki amerykański, Ameryczka, amerykański styl. Pójdę w to. Jest git, okej. Pozy. Tu wam tylko pokażę, jakie są pozy przykładowe. Żebyście po prostu mieli podgląd na tą początek gry. Jeśli zastanawiam się nad zakupem, myślę, że to jest odpowiedni materiał, żeby cię przekonać lub zniechęcić do gry, bo nie, że ja będę chciał cię zniechęcić lub zachęcić, ale po prostu gra. Wybierz złom do odbudowania. Gra ci może pokazać swoim obrazem. Co tu? Ale naprawdę te auta są piękne. Nie są już takie animowane, tylko tak bardzo wyostrzone na tle tej animowanej grafiki. Mamy Dodge Charger 69 roku, Lamborghini, Countach. ¿25-lecie czy 25 sztuka? Z 88 roku. To jest legendarne auto. I Nissan Silvia z 98. Okej. Kusi mnie, że tą Silvię pójść, bo jest bardzo fajnym autem do driftu. Nie wiem, czy to w ogóle się driftuje. Ale to Lambo. Wydaje się, że jest dużo droższe do naprawy takie Lambo niż ta reszta. Nie wiem, czy to grze to będzie miało znaczenie. Weźmy. A, wezmę to Lambo. Tutaj jeszcze są prędkość maksymalna 179, 193, 195. Ej, Silvia jest szybsza niż Lambo? Trudno, ja biorę Lambo. No i zobaczmy sam początek gry. Teraz będzie jakaś cutscenka. Jas, przez całe lato pracujemy nad tym wozem. Daj mi się wreszcie przejechać. Dobra, dobra, tylko ostrożnie. Nie chcę żadnych niespodzianek. No i fajnie, ej, jest polski dubbing. Nie wiedziałem, że będzie polski dubbing. Stuknij hamulec, żeby skręcić na drifcie. Okej, to podobnie było w Need for Speed Hot Pursuit, którego ostatnio sobie pogrywam trochę na Switchu. O, ewidentnie muszę się tego jeszcze nauczyć. No, ładny drift, nie powiedziałbym, ale nie był taki straszny. Poszło nie najgorzej. No weź, myślałaś, że się nie uda. Cicho, odpalaj nitro. Fajnie to, myślałem, że będzie tak dziwnie to wyglądać. Że taka grafika, ta animacja połączona z realizmem, ale nie przeszkadza mi ta animacja jakoś. Tak podczas grania nie rzuca się to w oczy, szczerze mówiąc. Kocham zapach nitro. Gdy miniemy metę, poczujesz zapach zwycięstwa. No ciekawe, co na to Sergiusz. Że ona kocha jego zapach. Oczywiście żarcik. Tak długo tylko staliśmy z boku, że aż trudno uwierzyć, że w końcu będziemy się ścigać. Ten dubbing, no nie wiem, czy mnie przekona do siebie, bo trochę taki bajkowy, jak to u nas większość. Mm,
No i mamy jakichś przeciwników. No proszę, jest tu cała społeczność wyścigów ulicznych. Zabawmy się. W końcu, weszliśmy do gry wprost z ulicy. Podnoszenie poziomu zrywu nitro. Skacz, driftuj, draftuj i wykonuj uniki, by wypełnić licznik zrywu nitro. Po prostu mamy robić różne dziwne akcje. To będzie nam się ładować. Zrozumiałe. Nasze cudeńko daje radę. Wierzyłaś, że się uda? Do tej pory tylko patrzyliśmy, jak ścigają się inni. Marzyłam o tym, ale teraz mkniemy ulicami. My i nasz wóz. Są to jakieś klocki? Kostki. Zazwyczaj słyszę tylko, podaj mi klucz nasadowy. Przez samochód. Zniszczenia chyba są znikome, jak można zauważyć. No szyba mi się lekko potłukła. Tylko zadrapanie. O kurde, to jak trochę jakiś burnout, chciałem teraz zrobić zderzenie. Co szef sobie myślał, pozwalając mordzewieć w warsztacie? Chciał nad nim pracować, ale nie miał czasu. Jak zobaczy go teraz, to chyba się posra. Fury Rydela na tym zyskają. Inni o nim usłyszą. Jeśli chodzi o model jazdy, bardzo przyjemnie się jeździ. Jestem ciekawy, to ładowane nitro. Taki klimat ciekawy, czy będzie uścig przed policją, pościgi, bo... Myślę, że twórcy trochę chcieli wrócić do pierwszego Most Wanted, może klimatem. No i mamy pościgi, a dopiero co o tym wspomniałem. Jest i pierwszy pościg z policją. Ciekawe, czy na... jak się niszczy tutaj. Wow. Prawie zderzyłem tam na czołówkę. Ciekawe, czy ładuje więcej nitro. Jak jest, tak, ładuje, bo pod prąd jest napisane na dole koło licznika. Czyli takimi trikami jak jazda pod prąd też się ładuje. Kto by pomyślał? I to jest korweta przed nami? Serio? A ty umiesz mechanikować? Serio? Lakeshore nie jest gotowy. Czy Skyline, stary? Nie, to jest jeszcze co innego. Kurczę, zapomniałem, jak to się auto nazywa. O, fuck. Ale się rozbiłem, aż mi się żółty licznik zrobił. Czyli, że tam próbowali już mnie pewnie złapać. To jest stare Porsche, tak jest, to jest stare Porsche. Teraz mi wpadło do głowy. Zbliżamy się do mostu. Gaz do dechy. No nie wiem, jas. W mordę. A jak inaczej zgubimy... Full nitro mamy. Ale będzie wyskok. Ha, skrzydła aż mamy. Need for Speed Unbound. Kurczę, no... Gra zapowiada się kozacko, a nie byłem aż tak przekonany do niej. Aston Martin, piękny. To jest chyba jakaś nasza dziupla taka. Garaż, warsztat. A gdzie nasze Lambo? O, piękny GTR. Alfa z tyłu.
O, Giulia. Kocham Alfa Romeo. Jas, mam pełno wiadomości na temat dzisiejszego zlotu w Heights. Przecież mówiłam, ludzie stawiają naprawdę gruby hajs. To nasza szansa. Muszę mieć taką Alfę. Quadrifoglio verde. Kurde. I co ty na to, szefie? Wygląda ślicznie. Pachnie też. Uwielbiam zapach benzyny. To wiele tłumaczy. Szczerze mówiąc, nie mogę uwierzyć, że zamieniliście mój złom w to. To uwierz. Niech Lakeshore uważa. Co? Ma wszystkie papiery. Jasne, a ja jestem LeBron. Słuchajcie, nie zabrania wam się ścigać. Sam wiem, jak to jest czuć to pragnienie. Pragnienie... No wiecie, pragnienie... Pragnienie czego? Benzyna przez niego przemawia. Mam jedną prośbę. Nie ścigajcie się z tymi dupkami z Cyril Heights. Przecież sam jesteś z Cyril Heights. Tak, i stąd wiem, czego się można po nich spodziewać. Niczego dobrego. Rydell, zawsze mówiłeś, że świetnie znam się na ludziach. Nigdy tak nie mówiłem. A co, Rydell, nie ufasz mi? Po prostu wygrajcie. Woohoo! Mówię poważnie. Nie gadajcie, tylko wygrajcie. No, postaramy się. Zgadujmy się. Mam przeczucie. To jest ta noc. Musimy tylko nadać mu imię. A ta tu muzyczka w tle, fajny basik. No i jak, oczywiście, że robimy tablicę. Nie zmieści się cała nazwa, to zrobimy po prostu Pietru. No to pogadajmy o mojej podwyżce. Jeśli zrobisz to z samochodem któregoś z klientów, to może. Jakich klientów? To jest ekran mapy. Hej, internet w końcu zaczyna się kręcić. Tak się składa, że niedługo paru klientów przyprowadzi samochody. Zależy im na jakości Rydella. Jakości Jasmine. Jakości warsztatu. Jasne? Jasne. Okej, zanim wyjedziemy, musimy wybrać, gdzie chcemy jechać. Tutaj mamy jakiś zlot, w którym możemy się ścigać. Przeglądam wyścig zawody, wyścig uliczny. Opuszczamy garaż i jedziemy tam się ścigać, na co? Musimy zarobić swoje pierwsze siano. Kurczę, ale właśnie... Siemka, co tam się dobra. Dzieje? Dopiero ruszyliśmy, więc niewiele. Hej, Rydell, znasz jakieś dobre knajpy w Heights? Mówiłem, żadnego Heights, żadnych knajp, żadnych dupków. Jasne! Znajdziemy coś na miejscu. Może upieczymy steka nad ogniem w kuble na śmieci. Hej! Ona żartuje. Żartujesz, prawda? Jasne, zbijam się. Zbijam się, kto tak mówi? Hej, pierwszy zlot. Jesteś gotowa? Tylko się nie napalaj. Musimy sprawiać wrażenie, że wiemy, co robimy. Inaczej nikt nie będzie chciał się z nami. O, fuck. Dobra, dobra. Damy sobie radę, nie? Musimy mieć auto na miarę ambicji. Powinno wyglądać jak trzeba. Wygrywanie to nie wszystko. No byśmy nie dali ciała. Trzymaj się ze mną, ogarniam temat. Nie no, te auta pięknie wyglądają. Właśnie, że zwłaszcza, że się wyróżniają na tle tych takich animowanych. W ogóle jak były ten filmik... Oj, sorki. Był ten filmik nocny. Nie wiem, czy to był jakiś render, czy to była grafika z gry, ale wyglądały wtedy te pojazdy po prostu obłędnie. Te kropelki wody na nich. Super to wyglądało. Teraz też to wygląda super. Okej. Jesteśmy tutaj na zlocie. I teraz będzie ta piękna grafika. Wow, nigdy nie widziałam tylu ludzi na zlocie. Musisz nadrabiać miną. Okej. Wyścig uliczny, ścigamy się. Ciekawe, czy musimy być zawsze pierwsi. Psz,
Dla tych, którzy się zastanawialiby, czy da się grać na padzie, no to ja gram na padzie. Nie podłączyłem kierownicy. Tak szczerze, to w sumie ma kierownica działa na PlayStation, a na Xboxie nie. Nie dostań zbyt daleko w tyle. Okej. Co? Czuję stres. Zapnij pas. Witamy Blakeshore. Ta zabawa nie jest dla dzieci. Dam radę. Zrobię to. To są ci sami, którzy się ścigali poprzednio. Tylko się nie zachłyśnij. To oni mnie słyszą? Ej, psy, policja za nami. Mogą być i psy w sumie, nie? Jak nas zatrzymają, zwalę wszystko na ciebie. Że co? Żartuję. Chciałem ich staranować pierwszym uderzeniem, ale to widocznie tak się nie da. O, już troszkę umiem ten drift. A bo za szybko powiedziałem. Czy przed nami jest takie samo Lambo? Czy to jest przed nami? Bo nie widzę za bardzo. Coś szybkiego ewidentnie. Ale długie, proste. Z Corvetta. To nowa dosyć. Jak nie najnowsza. Wow. Ale wpadłem w lekki poślizg. Ja tylko przejeżdżam. 89% wyścigu za nami. Ostatnia prosta, tak się by wydawało. Chciałem już go blokować, ale wygramy bez tego. Okej, pierwszy wyścig wygraliśmy. A ta muza buja łeb. Okej, mamy od razu obławę po wyścigu. Nie, nie mamy. Myślałem, że teraz będę musiał od razu im uciekać. Przydałoby się trochę więcej stylu. Co ty możesz wiedzieć o stylu? Błagam cię, pozwalam ci prowadzić ten wóz tylko dlatego, że nie masz co robić. Ależ mam? Czekajcie, tutaj. Aha, chciałem sprawdzić, gdzie jest ten garaż, ale on jest od razu za zakrętem, dobra. Pozować na masce, wyglądać bosko, jak zawsze. Mówię ci, jak ja będę prowadzić te zloty, to będzie się działo. Kiedy ty będziesz prowadzić zloty? No wiesz, nie chcę spędzić reszty życia w warsztacie. Ta dziewczyna ma ambicje, ty masz? Ambicje, żeby w końcu odnaleźć styl. Zawsze mam jakiś plan. A, to nie wątpię, ale wątpię. Skupiłem się tak na minimapce i garażu, szukaniu garażu, że po prostu nie widziałem, że coś jedzie z przodu. Gotowa odbudować Lakeshore. Oj, to jest tam. Dobra. Zależy od siły jego fundamentów. A naszym fundamentem jest Morgan Stevenson. Sponsorem reklamy jest firma... Wiedziemy od razu? Lakeshore wraca do świetności, jeden biurowiec po drugim. O, super, jeszcze więcej korporacji. Mamy 3000, co my za to zrobimy? Jest teraz noc! O! To nieźle. Najwyższy czas się trochę wyróżnić i zwrócić na siebie uwagę. Sprawdź, jakie efekty jazdy są dostępne. To też nie najgorszy. Wpływają na to, co widzisz wokół. A propos sukcesu. Widzisz te dwa nowe auta na zewnątrz? Klient chce jedno z nich na jutro. Liczy na... Okej, okay. To co wybierzemy będzie zastosowane do wszystkich pojazdów. Dzisiaj się nim zajmę. Sporo tego. Tylko kolorem to się różni? Mi się tamten fioletowy tak podobał. Nie ten, taki jaskrawy. Ten. To wybiorę na razie. Okej. Nadwozie, nowość. Zestawy nadwozia. Okej. Są, ale wszystko jest bardzo drogie.
Neon? Też nas nie stać. Mam 3 koła tutaj. Najtańsze 5 koła. Dwozie. Może owiewki jakieś? O, albo rozdzielacz powietrza? A poczekam na razie, może coś... Zaraz będzie dużo więcej siana, to wtedy. No w nocy już 6 tysięcy zrobimy, okej. Tu 12 tysięcy nagroda. Próba prędkości, wpisowe 4 koła. A, to nas nie stać. Dobra, to jeszcze raz musimy się tu ścignąć. Gra się mega szybko ładuje. Sekunda dosłownie, już można było wcisnąć A. Pościg się jeszcze nie zakończył. Wyobrażasz sobie nas w wiadomościach? Rydell by dostał szał. Ej, to by była świetna reklama warsztatu. Co planujesz później? Po wyścigu? Po wyścigu, po Rydellu. Nie możesz tam pracować całe życie. Nigdy o tym nie myślałem. Chciałem po prostu wyrwać się z systemu opieki zastępczej. Fury Rydella to dla mnie idealne miejsce. Kurczę. Jest dla nas dobry. Tak, to prawda. Sorry za moją jazdę, ale... To najbardziej stabilne miejsce, w jakim byłam od dawna. Tak się uczę dopiero tej gry. Sama nie wiem, czegoś mi brakuje. Znaleźliśmy swoje miejsce, gdzie możemy się czuć jak w domu. I mamy plan. Wygrywać. Będziemy wygrywać. I to dużo. Mamy 950 yardów, hey, to... Jest tam jazd? Co tam? Z lotu. Chcesz mój klucz do rur? Ten, na który mówisz, kluczuś? Tak, kluczuś. Gdzie on jest? Gdzie jest kluczuś? Oczywiście, że szukałem w czerwonej szafce. Zawsze w niej szukam przecież. Wiesz, że nie możemy startować wszędzie, co? No wiem, wiem. Na najlepsze zawody. Trudno. Następne zawody są nasze. Szał zakupów, wyścig uliczny. Fair Lady. Widziałeś ten pasranosie? Lepiej nie wygrać ze mną, bo się bije. Ty za późno to powiedziałeś. Już dawno odpalone. Ty no, w nocy jest lepszy klimacik. Tak mi się wydaje. Ten deszcz w ogóle. To już od tego Need for Speed'a, nie wiem, z którego był roku 2018. Ten taki właśnie tylko w nocy. Co miał tytuł po prostu Need for Speed. Tamten deszcz robił mega graficzną robotę. Cały czas tam padało i po prostu było przepięknie nocą. Zresztą auta oblane wodą najlepiej wyglądają. Nawet w reklamach tak robią. No, fajny ten fioletowy dym, co wybrałem. Ty, tym Mercedesem. To jest taki podobny. Jak ma trąba. Tylko że w cabrio. Jeśli wygrasz, to nie dzięki umiejętnościom, a dzięki mojej łasce. Musimy się wycofać z pościgu. Dwa okrążenia, jedno już za nami. Wow. Trochę mnie spowolnił ten mój drift chyba. Pojazd naprawiony. O, jak przejdziesz przez stację, to się naprawia pojazd. Nie, jest policja. A nie chciałem tego. No i skończyliśmy wyścig piersi, tak jak mówiłem, że tak będzie. Z wynikiem 6000 dolarów, taka kwota dla nas.
Czy teraz będziemy uciekać od razu przed policją? Wznawianie pościgu, tak. Muszę od razu uciec. Oh no. Natalia właśnie się zaspiła. Czy ja to przeżyję? Ej, ryzyko 6000. Czyli te pieniądze, które dostałem po wyścigu od razu do łapy, jak można zakładać, mogę je teraz stracić, jeżeli mnie złapie policja. No to jest logiczne. Kurczę, tak łatwo się tu rozbija o ścianę. Ucieczka mi rośnie. Jest. Akcja zakończona. Udana ucieczka, okej. Brawo! Szkoda, że Rydell tego nie widział. Serio? Wściekłby się. Wiesz, że w swoim czasie robił gorsze rzeczy. Nie Rydell. On robi wszystko jak należy. Liczy się rodzina, Smarku. No i dobra. To były pierwsze 30 minut z gry Need for Speed Unbound. Daj znać, czy chciałbyś zobaczyć więcej, a może chciałeś zobaczyć po prostu gameplay, żeby zobaczyć, czy chcesz kupić tą grę, czy nie. Pozdrawiam. Siemanko, cześć.